Powiedziałem dzisiaj Donatowi, że wydaje mi się, że piosenka powinna łączyć i że niekoniecznie powinna się mieszać w politykę, co podtrzymuję. Ale tyczy się tego, że zdarza nam się chyba zapominać o pewnych rzeczach i przedkładamy nad pamięć, przekładamy różne rzeczy bieżące. Co nie zawsze jest dobre. 38 lat temu w Krakowie w marcu do studzienki przywiązał się łańcuchami Walenty Badylak. Przywiązał się łańcuchami, oblał się benzyną i na środku krakowskiego rynku dokonał aktu samospalenia. Ja pisząc tę piosenkę, pisałem ją jako rodzaj kartki wspomnieniowej, kartki z pamiętnika o kimś, kogo już nie ma, a kto był ważny. Pisałem ją odtwarzając tamte wydarzenia i szukając w nich czegoś, co byłoby przestrogą przed, z jednej strony przed radykalizmem, z drugiej strony przestrogą przed śmiercią, która tak naprawdę zostaje po latach niestety, ale zapomniana. To, co się wydarzyło w Warszawie kilka lat temu, bardzo zmieniło mój odbiór tej piosenki, ale chyba nie zmieniło tego, o czym ona tak naprawdę jest. Piosenka nosi tytuł Pochodnia. I chciałbym, żebyście posłuchali ją.